Witam cię serdecznie w samopołudnie. Za naszym oknem słychać bicie dzwonu z Polskiego Kościoła. Jest środa, 10 marca, a wy, drodzy podcast, to słuchacie. Pewnie macie czwartek. <grym> Nagrywamy długi odcinek. Odcinek będzie taki sam, ale temat jest długi. Temat jest długi, tak. Temat jest bardzo długi, dużo punktów z katechizmu. Gdybym się nie bał, to bym powiedział, że dużo lania wody. No, nie lania wody może, ale tak. Chociaż miejscami to są takie treści, które. Które dobrze wiemy, dobrze znamy, ale są też takie, które są bardzo trudne, które w jakiś sensie zostają zawsze tajemnicą. Zmierzymy Także się z tym. Będzie dzisiaj ciekawie, na pewno, to jest pewne, że będzie ciekawie. Bardzo mi się podoba, że poniekąd przechodzimy do konkretów. Jak zadawaliśmy sobie pytanie, jak komuś postronnemu powiedzieć, w kogo wierzę, w co wierzę, to dzisiaj zaczynamy właśnie takie tematy. Już konkrety. Tak, bardzo konkretnie. Pierwsze zdanie tak naprawdę wyznania wiary. Ono brzmi. Wierzę w jednego Boga Ojca. Albo wierzę w Boga albo, Ojca. To albo wierzę zależy... w Boga Ojca. Zależy, które wyznanie wiary, krótsze czy dłuższe. Te poszukiwania do dzisiejszego odcinka zaprowadziły mnie w takie miejsce, gdzie się nie spodziewałem. No to może zacznij od tego. No to wyobraź sobie, że dzisiaj sobie czytam i pada zdanie, które rozwijałem jako temat maturalny. W 2002 roku jeden z tematów na maturze brzmiał, to był cytat Tischnera. W dziejowej mowie o Bogu Słychać trzask łamanych i na nowo składanych słów. Piękne. Bo cały dzisiejszy <noise> odcinek, tak naprawdę, popatrzyłem, podzieliłem sobie na dwie części. Pierwsze dla mnie to były te imiona Boga, sposoby nazwania Boga, określenia Boga, a druga część tych naszych punktów, które doczytałem, to jest spotkanie z tajemnicą Trójcy. Tak. A wiem, że na temat Trójcy pisał doktorat nasz znajomy przyjaciel Ksiądz Sławomir Kołata. <noise> Mam go ze sobą. I słuchaj, tytuł. Komplementarność modeli w teologii trinitarnej. No i dlatego mówię, że jest trudny temat, bo <grym nawet <grym sposób <grym formułowania tytułów to jest już bardzo ekstremalnie trudne. Ale pomyślałem sobie, że nie dam za wygraną. Sięgnę do tej książki, Przekle przewertowałem ją i właśnie on tutaj zacytował Tischnera, ponieważ wszystko, co mówimy o Panu Bogu, to z jednej strony to są nasze słowa, które bardzo łatwo podważyć. A z drugiej strony to są słowa, które jednak coś o Bogu nam mówią, czyli z jednej strony to jest trzask tych słów, tych opinii, tych określeń, a z drugiej strony trzeba je na nowo posklejać, bo jednak nie mamy innego sposobu mówienia o Panu Bogu. I byłem zachwycony, że moja matura mi się przypomniała. No, powiem tak, że wchodząc dzisiaj na temat i z jednej strony imię Pana Boga, i z drugiej Trójca Święta, to my wchodzimy na taki temat, że choćbyśmy jak długo dzisiaj mówili, i nie wiem co wymyślali, i nie wiem do ilu książek sięgali, to i tak. Nie powiemy wszystkiego. Ksiądz Sławek tu pisze na temat jeszcze teorii superpozycji, splątania kwantowego, jak to przeczytałem. I wiesz co, i to jest fajne, bo ktoś, kto się tym interesuje, to może odkryć wiele analogii do tej rzeczywistości Trójcy Świętej. Każda analogia ma jakieś niedoskonałości. To co, może najpierw te imiona Boga, no bo to będzie takie lżejsze troszkę. Tak naprawdę byśmy musieli się skoncentrować na jednym imieniu Boga, przede mm. wszystkim, tym, które pochodzi jeszcze od Izraela, czyli Jachwę. Co się tłumaczy, jestem który, jestem, który jestem. jestem? Imię, które do dzisiaj też stanowi pewien problem. Tajemnice. Nie wiem, czy się spotkałeś z tym, że tak naprawdę nikt nawet nie wie do końca, jak to się zapisuje, ani czyta. Ani jak się wymawia. Jak się, się wymawia? Jak się wymawia. Wiadomo, jak się zapisuje, nie wiadomo, jak się wymawia. Tak. Dlatego, że nie wolno tego wymawiać. Nie Przynajmniej wolno. przez Żydów, którzy to zapisują, więc tak naprawdę oni <laughs> wiedzą tylko, jak to wymówić. Albo nawet i oni nie wiedzą. Zdaje się, wymawiał imię Boga tylko raz w roku arcykapłan. W Miejscu Świętym. W Miejscu Świętym. I z tym jest związana znowu zabawna historia, bo właśnie Żydzi, żeby nie wymawiać imienia pana Boga, zastępowali to słowem Adonai Kyrios, co Ty się tłumaczy. Pan. Pan. I to, co my dzisiaj mamy, Pan Jezus, to nie znaczy Pan w sensie, że to jest mężczyzna, Pan przeciwieństwo do Pani. Tylko, tylko że, że to jest władca Jezus. Nie? Rządca Jezus, panujący Jezus. A ci, którzy nie rozumieją o co chodzi, mówią, dlaczego Pan piszemy z dużej? Pan Jezus. No tak, no, wtedy by było, że z małej. Ale to jest jedno. Natomiast y, z tym imieniem Jachwę, u Pana Boga, też jest jeszcze inny problem, dlatego że z jednej strony mamy to rozumienie semickie, byśmy powiedzieli, czyli jestem, który jestem, imienia Pana Boga, którego się nie wypowiada, które przede wszystkim mówiło o Jego wielkiej tajemnicy i jak gdyby w tym imieniu Pan Bóg chciał powiedzieć, że i tak nie zrozumiesz, mhm. a z drugiej strony mamy tłumaczenia greckie pisma świętego, które już przykładają... Pojęcia z zupełnie innej kultury do tego, jestem, który jestem, sprowadzając to imię do sposobu istnienia, do istnienia, że jestem, który istnieje. Takie coś się kiedyś spotkałem w teologii. No i tu już jest teraz próba potem łączenia dwóch, dwóch znaczeń tego imienia: i tego semickiego, które mówi więcej o tajemnicy Pana Boga niż o jego obecności, i to greckie, które mówi o tym, że Bóg jest jako jedyny, który w pełni istnieje. Zawiera całą pełnię. Tak, zawiera całą pełnię. Także nie wiem, czy miałeś takie kiedyś rozważania na ten temat. Mieliśmy gdzieś, gdzieś... te same studia, kończyliśmy te same Ale nie, same nie, nie pomijam były. studia, ale takie indywidualne rozważania, bo, bo to jest takie imię, które można sobie wziąć na medytację. No nie, Co to znaczy dla mnie, że Bóg jest tym, który jest? Mi się to zawsze przypomina, jak teraz nagrywam z księdzem Markiem te różne filmiki i zauważyłem, on dość często, przynajmniej dwa razy go przyłapałem, używa takiego stwierdzenia. Przyszłości jeszcze nie ma. Przeszłości już nie ma. Jest tylko dzisiaj. Jak on to mówi, to mi się zawsze przypomina to imię. Jestem, który jestem. Tak naprawdę to, co się liczy, to jest tu, teraz jestem i Pan Bóg to jeszcze rozciąga na to, co było i na to, co będzie. Znaczy, Dla niego wszystko u jest. U Boga jestem. nie ma przeszłości i przyszłości. No nie? U Boga jest wszystko. Moglibyśmy dzisiaj mówić na temat czasu, jak to jest u Pana Boga. Tak, przy okazji tego, tego imienia na pewno. Jeszcze jest takie ciekawe spostrzeżenie, albo ciekawa myśl, do której można wracać zawsze: że kiedy Bóg objawiał to imię Mojżeszowi w tym golejącym krzewie, to historię myślę wszyscy znamy, nie będziemy jej opowiadać, to on mu powiedział, że ma iść powiedzieć Izraelitom, że tak się nazywa Bóg, że jestem, który jestem. Tak jakby chciał im powiedzieć, że czeka Was coś trudnego, macie przejść przez pustynię. Musicie dojść do ziemi obiecanej, ale ja jestem tym, który będzie, no nie? Który jest obecny w tym wszystkim cały czas. Jakby im chciał powiedzieć, że nie tyle wiecie, kim jestem, co wiecie, że jestem obok, że wam towarzyszę. No i, i od razu jest też takie ciekawe sformułowanie, że jednocześnie sama postawa Mojżesza wobec tego krzewu pokazywała. Że Bóg tak naprawdę dalej został tajemnicą, bo Mojżesz ściągał sandały, czyli stawał się pokorny wobec tego, który się mu objawiał, czyli Pana Boga. No i zauważ, może troszkę z psychologii, jak ludzie coś przeżywają, jak mają jakąś trudność, to tak naprawdę nie chodzi, żebyś im tłumaczył tą trudność, żebyś im wyjaśniał, czemu tak się stało albo pokazywał drogi rozwiązania. Bardzo często chodzi o to, żeby ktoś po prostu przy mnie był. Dokładnie. No, ja, można jestem, powiedzieć, że, że to... Bóg jest tym, który tak mówi. No nie, że ja jestem. Jakby to nasze pragnienie pokazuje mi, że Bóg w tym swoim imieniu potwierdza i, i ma rację. Jest... I to, bo idę ci w zdanie, bo to jest takie fajne, że jak my zaczynamy mówić credo, wyznanie wiary i zaczynamy od właśnie tego sformułowania, że wierzę w Boga, to od razu jak gdybyśmy mówili, że wierzę w to, że On jest. Tak. I teraz mogę dalej mówić, kim jest, jaki jest, jak się objawia, ale najpierw. Że w ogóle jest ten Pan Bóg. No i chciałem to powiedzieć, że każde następne słowo, które wypowiemy w wyznaniu wiary, każde następne zdanie będzie tylko próbą do określenia tego słowa wierzę w, w Boga. Tak. Ja się jeszcze też spotkałem z takim czymś, że zanim się zacznie mówić o tych imionach Pana Boga, czy o tym, co to znaczy, że Bóg jest jeden, że jest Ojcem i tak dalej, to że w ogóle używamy sformułowania Bóg, słowa Bóg. Nawet dzisiaj patrząc na świat, to można tak najprościej, tak już totalnie upraszczając, powiedzieć, że mamy monoteizm, politeizm i ateizm, no nie? Tak. Ale wszystkie trzy odnoszą się w jakiś sposób do Boga. Nawet tak. ateizm, który mówi, że nie ma Boga, odnosi się do słowa Bóg. To co kiedyś chciałeś powiedzieć, że ateizm wyrasta tak naprawdę z wiary, czyli z monoteizmu czy z politeizmu, bo jest tak. zaprzeczeniem. Tego, co było. No, nie? To jest próba. Że nie da się zrobić ateizmu bez Pana Boga. <noise> <noise> Dziwnie to brzmi, ale tak jest. Że, że w każdym z tych nurtów każdy człowiek musi się w jakiś sposób zmierzyć z tym właśnie pierwszym słowem wyznania wiary. No nie? Że wierzę w Boga. No i patrz, próbują, ateizm próbuje tego Boga wymazać. Niektórzy mówią, uśmiercić. Już tyle lat, nie? I za każdym razem próbują od nowa, co jest dla mnie takim roboczym, domowym wnioskiem, że im się nigdy nie udaje. Wciąż nie udaje. Zawsze są ludzie, którzy mówią, że jest. Bo jak gdyby powtarzając właśnie po to, co Pan Bóg sam powiedział, że jestem. Znaczy, może jeszcze inaczej, choćby nie wiem, co człowiek próbował robić, jeżeli Bóg jest faktycznie Bogiem, to się go nie da wymazać. Zawsze będzie to, jestem. I to jest takie pierwsze najważniejsze imię, katechizm nam tam jeszcze pokazuje kilka innych imion Pana Boga, które wydobywa z tego Starego Testamentu, z obywającego się Boga w Starym Testamencie, czyli że miłosierny i litościwy, i drugie, że prawdziwy i pełen miłości, czy też słowem miłość określane. Katechizm jeszcze fajnie mówi, bo pokazuje konsekwencje, jeżeli przyjmiemy to, że Bóg jest i że jest jeden, to katechizm próbuje nam pokazać, jakie praktyczne wskazówki w życiu, czy konsekwencje w życiu z tego wynikają. To są fajne rzeczy, te konsekwencje, bo to może ustawiać nawet naszą, nie wiem, modlitwę codzienną. I do tego chciałem dojść, że chyba po raz pierwszy od początku katechizmu pojawia się modlitwa. Tak. W cytowanych różnych wypowiedziach ojców kościoła, czy, czy dorobku kościoła, pojawia się modlitwa. Ona jest bardzo fajna. Ja ją zacytuję: Cytuj. Mój panie i Boże, zabierz mi wszystko, co oddala mnie od ciebie. Mój Panie i Boże, daj mi to wszystko, co prowadzi mnie do Ciebie. Mój Panie i Boże, oderwi, ode mnie mnie samego i oddaj mnie całkowicie Tobie. Piękna modlitwa. No i w sumie tylko tyle sobie wypisałem z tej pierwszej części, która mówi o tych imionach No ale Bogu. może powiedzmy te konsekwencje, bo te konsekwencje od razu nakreślają takie coś i pokazują w ogóle, że wyznanie wiary to nie jest coś mechanicznego, co robimy, tylko coś, co się jak gdyby przekłada od razu na naszą postawę w życiu. No Tam jest dziękczynienie. Po kolei. 50. Nie ma co się martwić, nie ma tego za dużo. Poznawać Boga. Poznawać, po prostu. Poznować, tak. Po drugie, to co powiedziałeś dziękczynienie. dziękczynienie. Po trzecie poznawać inne, inne osoby, tych, którzy też są stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Godność tych osób, no nie? Tak. Jedność. To, że wszyscy ludzie są stworzeni przez Boga, czyli wszyscy mają tą samą godność, dzisiaj nam bardzo potrzebne. Potem schodzimy ze stworzonych ludzi na stworzone rzeczy, czyli poznawać te rzeczy stworzone. I rozumieć je i troszczyć się o nie. No i piąty punkt okazywać Panu Bogu zaufanie. Niezależnie od sytuacji, to jest tam ważne, bo to będzie potem. We wszystkich dalej, okolicznościach. We wszystkich okolicznościach, niezależnie co się zdarza, to, to umieć Panu Bogu okazać zaufanie. Myślę, że do przemyśleń, do takiego faktycznie wzięcia sobie nawet na wieczorną modlitwę. Powtórzymy szybko jeszcze raz. Poznawać Boga, dziękować Mu, poznawać godność człowieka, poznawać wartość rzeczy stworzonych i ufać Panu Bogu. I ufać Panu Bogu. Przejdźmy zatem do drugiego etapu naszego odcinka. Druga część, czyli ta bardziej skomplikowana. Ta druga część jest fenomenalna. Można by zacząć od pytania, jak to jest tą matematyką Trójcy Świętej, że 1 plus 1 plus 1 równa się 1. A to jeszcze wrócę do imienia, które będzie łączyć te y, rzeczywistości. Imię Pana Boga i Trójcę Świętego. Nigdy na to nie zwróciłem uwagi, przyznaję się. Tak wprost, tak żeby mnie tak gdzieś ukłuło, Jak się czyta katechizm, to jest bardzo mocno podkreślane. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jedno imię, a trzy osoby. Tak, tak, nie mówimy w nie imiona. Mówimy w imiona. Tylko nie w, imię. w imiona Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest bardzo ciekawe i to pokazuje teraz właśnie ten moment przejścia od imion Pana Boga do samej Trójcy Świętej. O tym już mówiliśmy, że jest to ścisła tajemnica wiary, że na pewno za tego życia tego nie wyjaśnimy, są tylko próby. Są próby, żeby pokazać analogię, odnieść się albo do rzeczy jakichś, które mają obrazować Trójcę Świętą, albo do jakichś relacji. No i próby są różne. Są jeszcze świadectwa świętych. Wielu świętych miało różne wizje przeżycia, i w tych wizjach przeżyciach doświadczali jakiegoś niezwykłego Bożego działania, że chcieli zrozumieć, mieli wewnętrzne przekonanie, że to rozumieją, ale nie potrafili tego wyrazić. Wyrazić, dokładnie. To nawet Tomasz za miał takie doświadczenie Pana Boga, że tyle napisał, tyle próbował wytłumaczyć, a jak zobaczył, to stwierdził, że nie ten temat, no nie, że, że tak. gdzieś jeszcze mu brakuje. I tu mi pomogła właśnie książka naszego przyjaciela. Pozdrawiamy księdza Sławka. On tutaj pisze o wielu tych świętych mistykach. Przywołam bardzo znaną, święta siostra Faustyna. Ona o. opisuje nawet nie wiedziałem, że miała takie doświadczenie gdzieś mi to umknęło że przeżywa, że wchodzi w taką jasność ale w tej jasności są trzy źródła światła. Czyli jasność jest jedna, ale źródła światła były trzy tej jasności. Potem mówi, że miała drugie takie odczucie, że wchodzi jakby do jakiegoś pomieszczenia, które jest zbudowane z jasności, i do tego pomieszczenia jest troje drzwi. I nagle widzi tego Jezusa, jak z obrazu Jezusa miłosiernego, i on wchodzi przez środkowe. No to jest fajne, bo to pokazuje, że do Pana Boga, jak gdyby wchodzimy przez każdą z osób. Czy to będzie Bóg, Ojciec, czy Syn, Boże, czy Duch tak, Święty, tak. To, to wchodząc przez którąkolwiek z tych osób, modląc się do którejkolwiek z tych osób. Wchodzimy do całego Pana Boga. Tak jest. Potem zapamiętałem sobie Hildegardę, bo mi się to spodobało. Miała przykład znowu ze światłem. Mówi, że światło jest jedno, ale dzieli się też na trzy barwy różne. To mi się kojarzy z pryzmatem, który rozszczepia światło. Jedno światło, różne barwy, w tym jednym białym. A potem już no, klasyk, który mówimy na zajęciach z katechezy, święty Patryk. Dla niego obrazem Trójcy Świętej była koniczyna. Koniczynka. Nie? Trzy, trzy list na koniczynka. Każdy z tych analogii ma pewne słabe strony. Żadna z tych analogii nie pokaże Boga w stu procentach. Tajemnicy trójcy, no nie, nie pokaże tak. tego, co to znaczy. Ale może tak po kolei, skąd my w ogóle wiemy, że Bóg jest w trzech osobach? Że no. mówimy, że wierzę w jednego Boga. To wiemy ze Starego Testamentu. Bóg mówi, nie. że jest jeden sam i, i tak dalej. Tak. A potem stwierdzamy w trzech osobach, czy też trój jedynego. No i to przynosi Jezus Chrystus. Tą to przynosi przynosi Jezus, Jezus który mówi o swoim Ojcu, potem ja i Ojciec jedno jesteśmy, pośle wam pocieszyciela, który ma te same cechy, co, yy, co i On i co Ojciec. Czyli Ducha Świętego, Ducha Świętego. Nie? Czyli do czego zmierzam? Bo katechizm używa tam dwóch określeń, które warto dobrze znać i rozumieć. Mhm. Jedna to jest teologia, a druga to jest ekonomia. Ekonomia. No nie? nie chodzi nam teraz o zarządzanie pieniędzmi <laughs> i o konta w banku. Tylko ekonomia w sensie działania, działania. No nie? że my z samej teologii nie jesteśmy w stanie poznać trójcy świętej, samej teologii Pana Boga. Potrzebujemy ekonomii, czyli sposobu działania Boga w świecie, który się Zobaczyć, jak on działa. Objawia i w ten sposób pokazuje nam trójce, a ta ekonomia nas z powrotem prowadzi do teologii, i możemy powiedzieć, że Bóg jest jeden w trzech osobach. To samo sobie podkreśliłem, to jest punkt 236. Ostatnie zdanie w tym punkcie. Osoba ukazuje się w działaniu. Im lepiej znamy osobę, tym lepiej rozumiemy jej działanie. Dokładnie. A potem Jezus mówi, po owocach się poznaje. nie? Tak. To w naszym świecie jest dokładnie tygodny. Podobnej... To działa w dwie strony, bo to, co osobą mówisz, to też działa w dwie strony, że ja widzę, co ktoś robi. dlatego mogę lepiej rozumiem jego. Opisać kim jest. Ale przez to, że im więcej widzę, co On robi, jak działa i tak dalej, to lepiej rozumiem też Jego działanie. Dlaczego to robi? Dlaczego to robi? Dlaczego tak działa, a nie inaczej? No nie? I To samo jest właśnie z tym rozumieniem Pana Boga i z teologią i ekonomią. I chłopie, widzisz, doczytałem, tym razem ja, Ratzingera. I Ratzinger pokazuje, że Bóg jest w centrum. I my chodzimy dookoła Pana Boga jak po spirali. Patrzymy na różne Jego imiona, na różne jego działania, których doświadczamy i właśnie chodząc tak wokół, po spirali coraz, coraz częściej czy, czy coraz wyżej, Pana Boga poznajemy. Jesteśmy w stanie poznawać coraz lepiej, ale coraz nie do lepiej. końca. No to mamy jedną rzecz, w jaki sposób znamy w ogóle pojęcie Trójcy Świętej i tych osób Trójcy Świętej. To teraz kolejne pojęcia, które się pojawiają i które mogą być trudne, czyli... Tam już nie było trudnych rzeczy. <laughs> nie było. <laughs> Substancja, hipostaza. <laughs> a to tego nawet nie czytałem. To, to jest inny temat już. <laughs> to jest temat Trójcy Świętej i bez tego się nie da po, po zrozumieć Trójcy Świętej, więc to jest musimy ważny sobór powiedzieć. powiedzieć. Oczywiście hipostaza to tu przesadziłem, bo można to powiedzieć po prostu osoba, a nie hipostazis. Ale y, natura, osoba, relacja. Trzy mhm. słowa, które przy Trójcy Świętej no, muszą paść, bo się nie da inaczej. Tłumaczyć Trójcy Świętej, na ile oczywiście ludzki rozum jest w stanie tłumaczyć, natura Pana Boga jest jedna. Mhm. Osoby są trzy. Trzy. A poznajemy je po wzajemnych relacjach. Albo różnią się w tym, że mają wzajemne relacje. Nie, ja myślę, myślę, że już nic nie, wiem. <laughs> już nic nie wiem. To nie wiem, czy pamiętasz, ale w seminarium był taki ornat. Kto z takim trójkątem. Z takim trójkątem. Równo z bocznym. Różnie to można przedstawiać. Trójkąt, który ma wszystkie ramiona równe. Na każdym wierzchołku był mały okrąg. Tak. Taki i to nieduży, była... który symbolizował konkretną osobę osobę z Trójcy Świętej. W środku było że napisały Bóg. Bóg, i teraz między osobami było, że nie jest, a takie kreseczki, które szły do środka do tego Pana Boga, pisało, że jest. Najprostszy sposób przedstawienia tajemnicy Trójcy Świętej, no nie? że osoby nie są tym samym, ale wszystkie trzy są, są tym samym Bogiem. Ale ojciec nie jest synem, syn nie jest ojcem i ojciec i syn nie jest duchem świętym. Myślę, że musimy to podlinkować pod odcinkiem, Musimy trochę zamieszali. Myślę, że tak. Znaczy no, w podcaście jest ciężko to narysować, ale żeby dobrze rozumieć, że osoby w Trójcy Świętej sprawiają, że jest tam pewna różnica, ale jednocześnie nie możemy stracić tego, że jest jeden Pan Bóg. Nie ma trzech. Warto jeszcze wspomnieć, że takim klasycznym przykładem, obrazem na to, jak Trójca Święta mogłaby wyglądać, jak sobie ktoś wyobraża, jest ikona Rublowa. Chyba wszyscy ją znamy. To tych trzech gości u Abrahama siedzi przy jednym stole, czyli trzech aniołów. Tak, tak tam jest mega dużo różnych odniesień i znaczeń, bo tam każda kreska, każda linia ma znaczenie, tam ten baranek, to to drzewo, symbolika w tle, cała tej ikony te jest bardzo bogata. I co ciekawe, tam przy tym stole jest jedno wolne miejsce na tej ikonie rublowa. Jest trzy postacie siedzą i to czwarte miejsce od strony tego, który ogląda. Tak. Jest wolne. I co to jest? No miejsce dla tego, który ogląda. Czyli no jeżeli pan Bóg nas zaprasza do wspólnoty, to znaczy, że w tej jego Trójcy w tym, co określamy słowem miłość, w tej relacji, tak naprawdę człowiek jest do tego zaproszony. Trójca święta pokazuje, że Pan Bóg, będąc jednym, jedynym Bogiem, jednocześnie dokładnie rozumie, co to jest miłość. A dla nas to jest ważne, bo najpełniejszym sposobem nazywania Pana Boga jest określenie go słowem miłość. I teraz jeżeli my mówimy, że Pan Bóg stworzył świat z miłości, że zbawił człowieka z miłości, że wezwał człowieka do miłości, to pytanie, skąd Pan Bóg wie, co to jest miłość, skoro jest sam jeden, jedyny? Wie dlatego, że wewnętrznie jest trójcą osób. Jest I ta wspólnotą. trójca, wspólnota oparta jest na miłości, więc on dokładnie wewnętrznie żyje cały czas miłością. I jeszcze więcej tam w katechizmie było na dzisiaj, że tylko miłość jest motywem dlaczego Pan Bóg zaczął się objawiać, dlaczego zaczął stwarzać. Tak, bo to jest coś wewnętrznego w nim, no nie? To jest to, co człowiek ma w sobie, to to objawia. No nie może nic innego objawić. To Pan Bóg można powiedzieć tak samo ma w sobie pełnię miłości, więc miłość jest przyczyną objawiania się. Mam ciekawostkę na koniec. Dobrze, słucham. Tajemnica Trójcy Świętej, niektórzy tak mówią, ma też odbicie w naszym organizmie, na przykład w DNA. Pamiętasz obrazek mów, DNA? Pamiętasz jak to jest ułożone? Tak. I to tak. są dwie skręcone te helisy, i między tymi jest układ zawsze trzech, to żebym nie powiedział źle, trójkowy układ tam są trzy nukleotydy, które razem zapisują. Informacje o jednym aminokwasie. No i ktoś ładnie powiedział, a czemu akurat trzy? Bo trójce. A nie. <grym> <grym> za szybki wrzaskanie. Chyba szybki. za szybki. <grym> już myślałem, że pan Bóg po prostu swoją trójcę odbił na naszym DNA. A może? A, może tak być. <grym> Oczywiście to już są tylko nasze przypuszczenia. Ale jest jakiś faktycznie powód, że trzy muszą być, żeby nie była jedna informacja? Tak już jest. Ta tajemnicza informacja zawarta w jądrze każdej ludzkiej komórki wpisuje się więc z jednej strony w spiralę słów biegnącą od człowieka do tego, na którego obraz i podobieństwo człowiek został stworzony, a z drugiej strony otwiera się na Tischnerowski nowy trzeci aspekt przekraczający dychotomię komplementarności. <grym> to, 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 to już chyba skomplikowane za bardzo. Ja nie wiem czemu, no tak jest po prostu.